Cześć, nazywam się Monika i prowadzę wegetariańskiego bloga Mela Niedziela. Dzisiaj opowiem Wam kilka słów o kaszy jaglanej, jak ją przygotować tak, żeby była dobra, smaczna i sypka. Jeśli chodzi o kaszę jaglaną, to jest to produkt, który ostatnio powraca na stoły. Należy się z tego cieszyć, dlatego że jest to produkt bardzo zdrowy. Jego najważniejszą właściwością jest to, że jest zasadotwórczy, a więc przeciwdziała zakwaszeniu organizmu, a trzeba wiedzieć, że każdy z nas ma w pewnym stopniu zakwaszony organizm, dlatego że spożywamy dużo kawy, słodyczy, jemy mięso, białe pieczywo, a kasza jaglana wraz z kaszą gryczaną są najbardziej wartościowymi i zdrowymi kaszami. Kasza jaglana to produkt, który pomaga walczyć z przeziębieniami, dlatego że ma właściwości osuszające i podnoszące odporność, dlatego warto ją jeść w okresie jesienno-zimowym. Co ważne, nadaje się właściwie dla wszystkich. Można ją podawać niemowlakom, osobom starszym, osobom z problemami trawiennymi. Więcej o zaletach kaszy jaglanej możecie przeczytać w moim artykule dostępnym na stronie mamaisport.pl. A teraz pokażę Wam, jak odpowiednio przygotować kaszę jaglaną. Czego będziemy potrzebowali? Jednej szklanki sypkiej kaszy jaglanej, do tego odrobinę cukru lub odrobinę soli, w zależności od tego, jak chcemy kaszę podać, czy na słodko, czy na słono. Jednej łyżki masła lub w wersji wegańskiej 2 łyżek oleju. Na szklankę suchej, sypkiej kaszy jaglanej przypada 2,5 szklanki wody. Co robimy dalej? Wstawiamy wodę, dodajemy do niej szczyptę soli lub cukru, dorzucamy masło lub dolewamy olej i czekamy, aż woda się zagotuje. W tym czasie płuczemy naszą kaszę kilkukrotnie w zimnej wodzie, tak żeby pozbyć się goryczki, bo nieodpowiednio przygotowana kasza jaglana może być gorzka. Gdy woda się zagotuje, wsypujemy taką wypłukaną kaszę jaglaną, delikatnie mieszamy widelcem. Ważne jest to, żeby kaszy jaglanej nie mieszać zbyt energicznie, dlatego że może się ona wtedy rozkleić i nie będzie już taka fajna i sypka. Przykrywamy kaszę, skręcamy ogień na minimum i gotujemy przez 15 minut. Żeby przyspieszyć cały proces, ja swoją kaszę już przygotowałam i teraz Wam pokażę, jak to wygląda po ugotowaniu. Kiedy minie 15 minut i kasza już prawdopodobnie wchłonie większość wody, zestawiamy ją z kuchenki, zawijamy garnek w ręcznik, w koc, co tam mamy. I wygląda to tak. Taką kaszę odstawiamy na jakieś pół godziny. Jak nam się bardzo spieszy, to 15 minut i czekamy. W tym czasie kasza jaglana wchłonie resztę wody i stanie się miękka. Teraz rozwijam to wszystko i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Co ważne, kaszę jaglaną dobrze jest gotować w garnku emaliowanym z grubym dnem. Wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się przypali. Po gotowaniu kasza powinna wchłonąć już resztkę wody. Teraz delikatnie spulchniamy ją widelcem i podajemy. Warto wiedzieć, że kaszę jaglaną można przechowywać w lodówce do 3 dni i nie traci ona wartości odżywczych. Można jej użyć do dań na słodko, na słono, do ciast, zmiksować w koktajlu. Także jest to produkt bardzo wszechstronny.